What's up, kosmici? Witam was w kolejnym odcinku. Wait, to będzie pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek Wheel of Death, koło zagłady, jak zwał, tak zwał. Przygotowałem dla nas coś fajnego. Miejmy nadzieję, to nie jest coś innowacyjnego, ale troszeczkę innego niż zazwyczaj mogliście zobaczyć u mnie na kanale, więc bez zbędnego gadania przejdźmy, albo może jeszcze zerknijmy, co my tu mamy. Mamy pack openingi, mamy kary od widzów, zadania od widzów, w których to wy będziecie wybierali jakieś zadanie, na przykład graj formacją taką i taką, tylko atak. Oczywiście wszystkie najwyżej punktowane komentarze, czyli najwięcej łapkowane, będą wybierane do tego zadania. Co tam jeszcze nam zostało? Możemy kupić informa, kupić dowolnego zawodnika. Zaczynamy w ogóle z brązowym składem, do którego zaraz przejdziemy. Więc jakby nie ma co tu dalej gadać, kręcimy kołem, zobaczmy, co nam tutaj wypadnie i... Bankrut, wydaj wszystkie końce. Jak wspaniale na sam początek. To będzie przed oczywiście pierwszą grą, czyli muszę wydać wszystkie końce. Natomiast druga gra, drugi mecz będzie na zasadach kup dowolnego zawodnika. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli za co. No chyba, że te dwa wygrane mecze dadzą nam możliwość ulepszenia. Przejdźmy teraz do meczu. Uprzednio zobaczymy, jak wygląda nasz skład. Wygląda następująco. Złożyłem ligę Premier League w ten sposób i każda z paczek, każde z waszych zadań będzie tutaj miało odzwierciedlenie na ekranie. Więc jakby mamy bankruta, czyli muszę na sam początek przed pierwszym meczem wydać te 8000 końców. No nie za fajnie, bo za to już można by było kupić naprawdę fajne ulepszenie. No a druga rzecz to było kup dowolnego zawodnika. Niestety w tym meczu tego zrobić nie będziemy mogli. Kupujemy i tego zawodnika wykorzystać nie mogę. Ja zrobię quick sell, niestety wysłałem go przez przypadek do naszego, proszę ja was, klubu. I teraz bez zbędnego dalszego gadania zobaczmy, jak pójdzie w dywizji szóstej. Jak widzicie, na chwilę obecną mam 3-4-1, 4 remisy aż, masakra. A więc nasz pierwszy, no to sobie popłynąłem. Coś czuję, ale jakby no zadanie to zadanie, prawda, wyzwanie sobie rzuciłem niemałe. Spróbujmy w takim razie pierwszy mecz. Mam nadzieję, że mój skład, pomimo że jest marny na samym początku, koniec końców po kilku meczach już będzie wyglądał całkiem dobrze. No to zaczynajmy tą zabawę, jakże tutaj interesującą. Bramkarza niestety nie mam najlepszego, więc będę musiał uważać na to, co tutaj robię. Pięknie, Johnson wyłuskał tu piłkę Colemanowi i do przodu. Jest, ładnie, ładnie, ładnie. Gibson, świetne wypuszczenie do środka. I teraz, prawie, okej, napastnicy tutaj fajnie szaleją, fajnie biegają, to mi się podoba. Tutaj wsiądzie główka i poprzeczka. Bliziutko było, bliziutko do strzelenia bramki. O, jeszcze po rykoszecie gdzieś. Albo bramkarz interweniował, nie wiem, ciężko powiedzieć. Kolejna główka. Ach, tym razem nie siadło. Podanie na skrzydło. Delf. Muszę Delfa wykorzystywać, bo jak sami wiecie, nieraz strzelał mi przepiękne bramki. Trzeba się tutaj ustawić odpowiednio do tego, co przeciwnik będzie próbował zrobić. Pięknie Gibson. Zatrzymana akcja. I do przodu. Cyk, fajnie tutaj. Moi napastnicy już w gotowości. Będzie pierwsze uderzenie tego zawodnika. Siostro, czy jest lekarz na sali? Co tu się właśnie stało? Nice, ale siadło. Fryta z McDonald'sa, 1-0. Nawet nie wiem, jak wypowiedzieć nazwę tego zawodnika, imię. To był randomowy, totalnie wybrany zawodnik, abym miał skład. Więc tutaj, o Jezusiu, Mercy, będziemy go nazywali Mercy. Oj, miejże człowieku litość dla przeciwnika. Wyrzut przez bramkarza, też jakiś taki marny. Mercy i słupek, jakim cudem, co? Czyżby karny? Nie, nie będzie karnego, tuż przed linią pola karnego. No to dajmy mu tutaj się popisać, może strzeli mi kolejną bramkę. Ajajaj, to chyba się odbiło od muru. Nie, nawet nie. Skrzydło, będziemy pilnowali, Coman już się tutaj urywa. Ponowne podanie na skrzydło, wracamy się panowie. Dośrodkowanie dalekie na zamykającego, który nie trafia w piłkę na całe szczęście. No i wychodzi. Dobrze, Delf. Delf coś czuje, że będzie dzisiaj dla niego bez problemu zostać man of the match. On potrafi. I tutaj teraz kolejny strzał bezpośrednio
No ale bramkarz nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Dobrze. I Mercy! Mercy ponownie pakuje. Przepraszam, że go tak nazywam, ale uważam, że to jest dość zabawne. Co się właśnie stało? Nie dowierzam. Czerwona kartka. Dlaczego? Zobaczmy tą akcję. What? I karny. Dobra, lewy dolny róg. Spróbuję. Albo może sprowokujemy go na prawy. Tak jest, wyciągnięty do samego słupka. Idealnie, i to jest druga bramka tego zawodnika. Więc mamy 2-0. No i mecz wygląda na naprawdę całkiem spoko. Chłopaki sobie radzą świetnie. Pierwsza połowa właśnie dobiegła końca. Wynik 2-0. Gościu nie istnieje na boisku. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem jakim cudem. Ale jakoś... killem, za to powinny być jakieś nagrody. Jeśli przeciwnik opuści mecz, muszę to dodać do zasad. No to utrzymanie jest, możemy teraz walczyć o tytuł. 587 końców zdobyte, albo ciutkę mniej. W zależności od tego, ile tam nam zostało wtedy. Drobiazgi jakieś. No i teraz przejdźmy do kolejnego spotkania. Mamy kolejnego przeciwnika, też wydawałoby się, że jest jakimś fanem Bundesligi. Czyżby Borussia miała nas pojechać? Zobaczmy, co on tutaj poskładał. Wręcz przeciwnie. Premier League, i to nie z byle jakimi zawodnikami. Zobaczmy, co przyszykował dla nas tym razem przeciwnik. Pak, dobre wypuszczenie. Pomału, 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 może tam nie wcisnąłem tego podania. Dobrze, tutaj zgram do góry i Delf uderzy z daleka. Ale Petr Czech miał teraz ręce pełne roboty. Dośrodkowanko. Oj, tam przewrócony mój był. Czyżby sędzia jakkolwiek chciał zareagować? Chyba nie za bardzo. Nie mogę teraz... Aj, Sterling. Nie mogłem tak atakować sam na sam. Muszę się cofać. Muszę się bardzo mocno cofać. Tutaj teraz możemy sobie pozwolić na odrobinę. No i to jest to. To jest to, czego się spodziewałem. Szybka kontra. Ojojojojojoj. On dopiero się wraca z linii. No i jest kontuzjowany dość mocno. Co nie zmienia faktu, że jest nadal zdolny tutaj poszaleć. Czy wejdzie to? Nie! Jeden z naszych napastników troszeczkę się zamyślił i nie zareagował tak szybko, jakbym tego chciał. Delf cofa. Piłka z powrotem na Delfa. Tutaj wciśniemy. Aj! To miało być markowanie. Czy oni nie potrafią markować? Nie wiem, ale na to wychodzi, że mają z tym dość spore problemy. Sterling. Czekałem na to podanie, tylko się trochę spóźniłem. Staric z dystansu. O, niebezpieczna piłka. Dobrze, nasi się trzymają idealnie swoich pozycji. Ojojoj. Strata piłki. Eriksen, ale Hitn radzi sobie tu równie dobrze. Ładnie. I czy to... Aj, to nie def, ale strzał! Koniec tej połowy meczu, czyli pierwszej, z wynikiem 1-0 dla przeciwnika. No tutaj jakby wcale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Celność strzałów jest wysoka. Na boisko wchodzi Wayne Rooney. Aha, to dlatego. No dobra, czyli gościu stawia na strzały z dystansu. Główny i jego snajper właśnie się uaktywnił. Waleczny chłopak, waleczny niesamowicie. Dobrze. Za dalekie to podanie do góry. No, niestety. Ajej, nie wyszło odpowiednio. Redmond! Ach! To jeszcze raz. Gibson! Gibson! Dobrze, dobrze. Przeczytany. Pięknie przeczytany. Tak jest. Z powrotem na skrzydełko do Redmonda. Redmond. Czy znajdzie swojego? Redmond! No nie! Obudźcie się, panowie! Jest! Rzut karny. Nie wiem, dzisiaj mam jakieś szczęście. I czerwona, kolejny mecz. Czerwona kartka, mam niesamowite szczęście. I Mustafi tutaj schodzi z boiska. Dobra, tym razem strzelę w lewą stronę. Ach, tak jest, pięknie. No i merci. Miejże, chłopie, litość. No co tu się dzieje? Kadeo. Schodzi Shaqiri, wchodzi Smalling, czyli idzie w szybkość. No dobra, no dobra. Świetne zagranie, ale to rozegrali. Patrzcie, i gubi jeszcze przeciwnika. Redmond! I Redmond porobił! Wow! God damn! Co tu się dzieje? Alien, wow!
I tam, nie tam, tam, na górę miało być. Halo, co to za nieporozumienie, tam do góry, tak jest. Pięknie, tutaj i na Redmonda. I Redmond wejdzie w pole karne, czy nie wejdzie? Co on tutaj wykombinuje? Finezyjny strzał. No to jeszcze zróbmy tak. Nie wiem, co się stało, nie wiem, kto strzelił. Nie wiem jak, ja dośrodkowywałem o wiele dalej. Ale miazga. What? No ten zespół jest jakiś nawiedzony. Co tu wyszło? Aha, w ten sposób. No to trochę komputer mi pomógł, bo jakby on automatycznie strzelił. Ja totalnie brałem na kogoś innego. Biegaj, tak jest. I nasz Mercy, uwolnił się. Sam na sam będzie. Co on wyprawia? Nie ta noga, słaba noga, strasznie lewą nogą. Nie potrafił sobie strzelić technicznie. To jest koniec tego meczu z wynikiem 3-1, czyli dwa wygrane mecze brązowym zespołem. No dzieje się tutaj coś niesamowitego. Statystyki, proszę bardzo. Mistrzostwo! Dobrze, no to zdobywam trofeum. Zdobywam 6000 monet! To jest ekstra jakby okazja na następny odcinek, gdzie albo będę mógł kupić nowego zawodnika, albo otworzyć paczkę. Albo stracić wszystko. Co się stanie w następnym meczu, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Moi kochani, nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeśli tak, łapkę w dół, jeśli nie. Ja się teraz z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.